Wymiana informacji podatkowej pomiędzy Polską a obcymi administracjami podatkowymi to zagadnienie, które na dzień dzisiejszy staje się coraz bardziej aktualne zarówno dla osób wykonujących pracę poza granicami Polski, jak również dla przedsiębiorców. Gro państw, które zawarły z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na przestrzeni ostatnich lat, położyło szczególny nacisk na wymianę informacji podatkowej. Niemniej jednak nie wszystkie państwa tę wymianę informacji podatkowej egzekwują. Państwa, które w ostatnich latach w sposób szczególny zwróciły uwagę właśnie na to, aby powziąć jak najszerszą wiedzę odnośnie polskich podatników wykonujących pracę na terytorium danego państwa lub też przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują, to m.in. Dania, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy. Są to państwa, które również wysyłają do Polski informacje o zagranicznych dochodach lub zyskach uzyskiwanych przez polskie podmioty, polskich rezydentów podatkowych. Tak więc z uwagi na bezpieczeństwo podatnika, podatnik powinien mieć na uwadze to, iż ta wymiana w wielu przypadkach jest bardzo efektywna, tak jak w przypadku chociażby Norwegii, gdzie wiele kontroli podatkowych zostało wszczętych właśnie z uwagi na informacje uzyskane od norweskich organów podatkowych. Niektóre państwa tej wymiany nie egzekwują, jak chociażby Singapur w oparciu o nową umowę na dzień dzisiejszy nie korzysta z możliwości, które ją dają te nowe zapisy umowne, tak więc nie w każdej konfiguracji ta wymiana faktycznie funkcjonuje, niemniej jednak należy mieć to na uwadze i również pamiętać o tym, iż pewne dochody mogą być opodatkowane za granicą, jeżeli ich nie opodatkujemy tam, organ podatkowy zagraniczny może egzekwować te dochody w oparciu właśnie o wymianę informacji w Polsce od polskiego podatnika.